konflikt, niestety jestem tutaj pesymistą, który jest na rękę Federacji Rosyjskiej. Tutaj w tym konflikcie aż prosi się, żeby był taki renesans izolacji lotniczej pola walki. W stanie dzisiejszym, na przykład jeżeli zakładamy, że wylądowałby belgijski albo norweski F-35 na którymś z polskich lotnisk, to polski technik nie ma prawa tego samolotu nawet zatankować, już nie mówiąc o podwieszeniu uzbrojenia. Witam Państwa serdecznie na moim kanale, z tej strony Krzysztof Wojczal, a ze mną po raz drugi i jest mi niezmiernie miło generał dywizji pilot Ireneusz Nowak, w zasadzie też po raz pierwszy, bo jak odnotowałem od naszej kwietniowej rozmowy, awansował Pan, bo wówczas był Pan generałem brygady, także przy okazji od razu składam gratulacje awansu. Dowódca naszych sił zbrojnych, konkretnie inspektor sił zbrojnych sił powietrznych. Sił powietrznych w dowództwie generalnym sił zbrojnych, także po prostu szef naszego lotnictwa, mówiąc w dużym skrócie. Dziękuję panie generale za ponowną wizytę u mnie na kanale. Dzień dobry, kłaniam się, witam pana i witam naszych widzów bardzo serdecznie. Zacząłbym może na rozgrzewkę takim dość aktualnym tematem, bo w październiku, bodaj jeśli mnie dobrze pamięć nie myli, gdzieś na początku, przeprowadziliście państwo ćwiczenia na dolu, czyli na drogowym odcinku lotniskowym. Z tego co wiem, w ogóle organizacja pod względem takim prawno-administracyjno-proceduralnym tego rodzaju ćwiczenia była dość długotrwałym procesem i wymagającym. Nie mówię tutaj o tych kwestiach już czysto szkolno-ćwiczebno-technicznych. Także wiem, że to z pewnością tutaj mnóstwo energii pochłaniało, ale właśnie moje pytanie o pańskie wrażenia. Po pierwsze, czy pan również lądował? Jakie wrażenia z takiego ćwiczenia i czy będziecie to powtarzać w lotnictwie naszym w przyszłości i jakie są wnioski właśnie przede wszystkim z tego rodzaju ćwiczeń? Ćwiczenie bardzo wartościowe. Już teraz, kiedy minęło kilka tygodni od tego, jak to się odbyło, można już to podsumować i powiedzieć, że warto było to zrobić, warto było do tego wrócić, bo chciałem przypomnieć, że nasze lotnictwo wojskowe takie operacje wykonywało rutynowo, ale było to wiele lat temu. I ja też już to mówiłem, że na skutek różnych czynników, a przede wszystkim cięcia środków finansowych na organizację tego typu ćwiczeń, ale także tego fałszywego poczucia bezpieczeństwa, w którym wszyscy żyliśmy przez ostatni okres, tego rodzaju ćwiczenie nie było organizowane. I doszliśmy o to do takiego momentu, kiedy właściwie była 20-letnia przerwa od ostatnich ćwiczeń, które się odbyły z lądowania na drogowym odcinku lotniskowym. To było w Kliniskach, to jest obecnie województwo zachodniopomorskie. No i byliśmy na granicy utraty takiej pamięci instytucjonalnej już, ponieważ ci ludzie, którzy organizowali to, którzy wiedzieli, jak to robić, albo już odchodzili na emerytury z wojska, albo są w tym wieku okołoemerytalnym. Zatem to był najwyższy czas i biorąc pod uwagę też wnioski z konfliktu ukraińskiego i z tego, co tam się dzieje, i też biorąc pod uwagę jak gdyby wnioski, które wyciąga NATO w ramach koalicyjnych tutaj naszych działań i poprawy pewnych zdolności w NATO, no trzeba było to przeprowadzić, więc odbyło się to. Lądowaliśmy przez około tydzień, od poniedziałku w zasadzie do piątku na drogowym odcinku lotniskowym. I powiem, że jest to skomplikowane przedsięwzięcie. Było to na drodze wojewódzkiej numer 604 na Mazurach, w niedaleko miejscowości Wielbark. Zatem okazało się po tych 20 latach, że tak daleko zaszły pewne zmiany, jeżeli chodzi o stan prawny, jeżeli chodzi o dokumentację techniczną takiego drogowego odcinka lotniskowego, że trzeba było naprawdę zaprząc do tego procesu przygotowania i wpleść w ten proces, czy w łańcuch przygotowania, koordynacji tego ćwiczenia bardzo wiele instytucji zewnętrznych.
Tutaj oczywiście mają swoją rolę do odegrania i organy samorządowe, ale też Krajowa Dyrekcja Dróg i Autostrad i jej terenowe organy, ale także policja, żandarmeria wojskowa, Wojska Obrony Terytorialnej. My też zrobiliśmy scenariusz taktyczny w tym ćwiczeniu taki, że chcieliśmy, aby jak najwięcej poćwiczyli też ci, którzy nas tam zabezpieczają. A więc nie tylko te służby logistyczne czy służby techniczne, które służą do tego, żeby odtwarzać gotowość bojową samolotów na dolu, ale także ci, którzy ten dol chronią. Zatem to już wspomniane Wojska Obrony Terytorialnej, żandarmeria, ale również Wojska Obrony Przeciwlotniczej z zestawami Pilica, wojska specjalne, które wylądowały tam swoim Black Hawkiem i też zapewniały osłonę czy obronę antyterrorystyczną, więc jest to bardzo kompleksowe przedsięwzięcie i na koniec reasumując powiem tak, będziemy to jak najbardziej organizować. Wróciliśmy do tego, nie chcemy tego zatracić. Ja w zeszłym tygodniu, będąc w Ramstein w dowództwie komponentu lotniczego NATO, rozmawiałem chociażby z dowódcą fińskich sił powietrznych, z dowódcą szwedzkich sił powietrznych. Chcemy ich zapraszać, chcemy, żeby też uczestniczyli tutaj goście zagraniczni. Chcemy się dzielić tymi doświadczeniami i my też chcielibyśmy uczestniczyć w tego typu ćwiczeniach za granicą, ale jest to coś, co się wpisuje w taki bardzo ważny priorytet, który w tej chwili w siłach powietrznych natowskich istnieje i wokół którego się wiele działań toczy. To się nazywa ACE, to jest taki akronim od słów angielskich Agile Combat Employment, czyli Agile Combat Employment, czyli elastyczne użycie sił powietrznych. Zatem zakładamy właśnie tutaj takie rozproszenie sił powietrznych w pierwszej fazie konfliktu po to, żeby zapewnić ich przeżywalność i przetrwanie i zdolności do dalszego prowadzenia walki o przewagę w powietrzu. Zatem jeszcze raz uważam bardzo ciekawe ćwiczenie. Ja osobiście tam lądowałem. W pewnym sensie jest to wyzwanie dla pilota, ponieważ wymaga większego skupienia, jest obarczony większym stresem, więc dobrze to było zrobić i na pewno w przyszłym roku znowu wystartujemy. A jeśli to nie jest tajemnica, bo jeśli od poniedziałku do piątku w zasadzie lądowaliście, to znaczy, że tam się przewinęło szmat pilotów na tym lotnisku tak naprawdę. Jak rozumiem, to właśnie taki był cel, żeby jak najwięcej ludzi mogło skorzystać z tej okazji, tak? Taki dokładnie był cel i też scenariusz tego ćwiczenia zakładał, że będą różnego rodzaju statki powietrzne lądowały, więc nie mówimy o wszystkich w zasadzie samolotach bojowych polskiego lotnictwa, a więc MiG-29, Su-22, oczywiście F-16. Mówimy o szkolnych masterach M-346, ale także lotnictwo transportowe miało duży swój udział w lądowaniach na dolu, ponieważ lądowały samoloty Bryza, lądowały samoloty CASA C-295 i samoloty C-130 Herkules. Także każdy rodzaj lotnictwa i wszyscy piloci mogli odtrenować tego typu operacje. Tak, i to o tym rozproszeniu, które Pan mówił, to jest niezwykle istotne. Widzieliśmy to w kontekście lotnictwa ukraińskiego na początku konfliktu, które w zasadzie lotnictwo, mimo że nie było liczne, no jednak się zdołało jakoś uratować w pierwszych miesiącach, w pierwszych tygodniach w wojnie przeciwko Rosji, także wydaje mi się, że rzeczywiście to jest kluczowe. I właśnie już chciałem też nawiązać do tych, bo od tego jednak pytania nie uciekniemy, bo wojna na Ukrainie wciąż trwa. Mamy teraz w tej chwili zupełnie inną fazę konfliktu niż w 2022 roku. Zupełnie inny moment niż zresztą, jak rozmawialiśmy ostatnim razem, bo przecież to od kwietnia to minęło ponad pół roku. I no muszę ponowić to pytanie, bo też już poruszaliśmy ten moment. Na ile te doświadczenia ukraińskie wpłynęły, czy być może w ogóle nie wpłynęły, być może się okazało, że ta doktryna lotnictwa NATO, czy to, co my się szkolimy, to, do czego my się przygotowujemy, czy to wszystko się rzeczywiście potwierdziło i jakby tutaj nie musimy za dużo korygować, bo po pierwsze, być może konflikt na Ukrainie pokazuje, że nic nowego tutaj się nie dzieje, a z drugiej strony, a może jest w drugą stronę, że właśnie na Ukrainie tak lotnictwo odgrywa tak ograniczoną rolę, że w zasadzie tutaj trudno jest przełożyć te doświadczenia jeden do jednego. No jakie są tutaj obserwacje właśnie pańskie jako dowódcy, czy właśnie obserwacje ekspertów z NATO w zakresie tego, czy coś trzeba zmieniać w doktrynie i użyciu lotnictwa bojowego i założeniach tego, jaką ono ma odgrywać rolę na przyszłym polu bitwy, jak to wygląda właśnie od tej strony?
Odpowiadając na to pytanie, powiem tak, trzeba zmieniać i wiele rzeczy zostało dostrzeżonych, nie tylko na poziomie naszym narodowym, ale także na poziomie koalicyjnym, czyli tutaj mówimy o NATO. I tutaj oczywiście opieram się na tym, o czym rozmawiamy właśnie w dowództwie komponentu lotniczego NATO. Te spotkania zostały zintensyfikowane, się coraz częściej odbywają, ja tam bardzo często latam, spotykamy się z dowódcami. I taka zupełnie podstawowa, ogólna konstatacja jest taka, że gdyby Ukraina miała nowoczesne lotnictwo, dobrze wyszkolone, zdolne do prowadzenia walki o przewagę w powietrzu w tym natowskim zrozumieniu, to ten konflikt by wyglądał zupełnie inaczej. Czyli mam tu na myśli to, że ten konflikt nie byłby konfliktem takim zamrożonym, jak jest w tej chwili, pozycyjnym, bardziej przypominającym to, co widzieliśmy w czasach pierwszej wojny, drugiej wojny, z bardzo dużą rozbudową inżynieryjną pola walki i w zasadzie z brakiem manewru po każdej ze stron. To jest w tej chwili konflikt, niestety jestem tutaj pesymistą, który jest na rękę Federacji Rosyjskiej, czyli konflikt na wyniszczenie, takie starcie potencjałów i jeżeli wiemy, oczywiście możemy sobie powiedzieć, że to zresztą sam prezydent Putin powiedział kiedyś, że Rosja jest duża i cierpliwa i to jest właśnie, to symbolizuje, w którym to kierunku idzie. Rosja wykorzystuje te swoje atuty, a więc swoją siłę, swój ogromny potencjał obronny, przestawiła gospodarkę na tory obronne. Jeżeli mówimy o starciu potencjałów, to na pewno tutaj w tej sytuacji Ukraina znacznie mniej korzystnie wypada, ponieważ ma mniejszy potencjał obronny, mniejsze zasoby ludnościowe, jest całkowicie zależna w tej chwili od pomocy Zachodu, jeżeli chodzi o wsparcie w sprzęt wojskowy i też w amunicję, w środki bojowe. Zatem z tego punktu widzenia nie wygląda to dobrze. I od początku mówimy, my ludzie, lotnicy w lotniczych mundurach, że siły powietrzne, gdyby tam były i gdyby funkcjonowały zgodnie z tym, co my zakładamy, to zupełnie by inaczej wyglądało. Ja w ogóle podkreślam cały czas, że tutaj w tym konflikcie aż prosi się, żeby był taki renesans izolacji lotniczej pola walki. Coś, co w zasadzie w tej chwili istnieje w bardzo małym stopniu ze strony ukraińskiej. A zatem pozwalamy przeciwnikowi, pozwalamy Federacji Rosyjskiej na rozbudowę fortyfikacyjną czy inżynieryjną terenu, na umocnienie tego terenu, czy pozwalamy mu na dostawy nieprzerwane ogromnych ilości amunicji artyleryjskiej, bo jeżeli mówimy, że tam się zużywa między 40 tysięcy a 60 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155, ja już nie mówię o tych wszystkich mniejszych asortymentach amunicji, to jakoś to trzeba dowieść. To są ogromne ilości, które w ramach izolacji lotniczej pola walki można byłoby odciąć. Podobnie jak dostawy paliwa, podobnie jak dostawy środków materiałowych i tak dalej, i tak dalej. Ale wracając do tego, co w NATO dostrzegamy. Są takie trzy obszary, które dostrzegamy w NATO i które wymagają poprawy. Oczywiście, tak jak powiedziałem, w ogóle wymaga, i już to nastąpiło w NATO, jak gdyby przewartościowanie tej mentalności, że lotnictwo walczy w konflikcie asymetrycznym, takim jak był na przykład z ISIS, Inherent Resolve operacja, a więc to, co się działo w Syrii, w Iraku, od tego odchodzimy. Ta mentalność musi gdzieś zostać za nami i to musimy zmienić. Wracamy znowu do tej mentalności takiej pełnoskalowej walki o przewagę w powietrzu w ramach tego, co my nazywamy LFE, Large Force Employment. Ale żeby Large Force Employment, operacje koalicyjne na dużą skalę lotnicze wykonywać, no to trzeba interoperacyjności, trzeba superkoordynacji, trzeba świetnego systemu dowodzenia i kierowania siłami powietrznymi, trzeba sieciocentryczności. To są oczywiście obszary, nad którymi musimy dalej pracować, żeby je polepszyć. I teraz wracając do tych trzech punktów, o których mówiłem, takich zasadniczych zupełnie, a więc priorytetem dowódcy komponentu powietrznego NATO jest po pierwsze zintegrowana obrona powietrzna w rozumieniu tego, co możemy my jako koalicja natowska zbudować tutaj po to, żeby przeszkodzić przeciwnikowi. W dużym stopniu tożsamiamy tą zintegrowaną obronę powietrzną z takim budowaniem tego słynnego bombla antydostępowego po naszej stronie. W tym kontekście musimy również rozwijać zdolności do przełamania zintegrowanej obrony powietrznej przeciwnika. Czyli w drugą stronę musimy rozwijać zdolności, które pozwolą nam na likwidację, neutralizację bombla antydostępowego stworzonego przez potencjalnego przeciwnika. No i tutaj to jest duży problem, ponieważ mówimy tutaj i o działaniach lotnictwa, i o działaniach systemów obrony powietrznej, naziemnych, ale także mówimy o zakłócaniu, walce elektronicznej, rozpoznaniu, targetingu, więc są to bardzo skomplikowane procesy. Ale zintegrowana obrona powietrzna u nas i przeciwdziałanie zintegrowanej obronie powietrznej u przeciwnika to jest coś, nad czym musimy się skupić. Drugi obszar
To jest na pewno właśnie to, o czym wspomniałem, ACE, elastyczne użycie sił powietrznych w ramach zdolności do takiego przerzucania na tarczę bardzo szybkiego, bardzo sprawnego. No i trzeci obszar, który musimy poprawić, to jest wymiana informacji pomiędzy sojusznikami w koalicji, ponieważ to cały czas kuleje. Okazuje się, że w NATO jest bardzo wiele sensorów, jest bardzo wiele platform, jest bardzo wiele informacji, którą można pozyskać, świetnej, wysokiej jakości informacji, ale pewne narodowe ograniczenia w zarządzaniu ochroną informacji niejawnych i w przekazywaniu informacji niejawnych powodują, że nie możemy synergicznie lepiej działać, efektywniej działać jako koalicja, ponieważ każdy ma swoje narodowe problemy i to jest na pewno rzecz, którą trzeba zmienić. To bardzo dobrze widać na przykładzie samolotu F-35. Ta sama platforma, wielu użytkowników i każdy ma swoje problemy, które prowadzą do tego, że w stanie dzisiejszym, na przykład jeżeli zakładamy, że wylądowałby belgijski albo norweski F-35 na którymś z polskich lotnisk, to polski technik nie ma prawa tego samolotu nawet zatankować, już nie mówiąc o podwieszeniu uzbrojenia. Więc to są takie trzy obszary, które w tej chwili są takim specjalnym, objęte nadzorem, uwagą ze strony dowódcy komponentu lotniczego NATO, generała Heckera. No i my też to dostrzegamy, więc jeszcze raz reasumując, lotnictwo może zmienić obraz konfliktu. Lotnictwo oferuje bardzo zaawansowane zdolności ofensywne. Te zdolności ofensywne może aplikować przeciwnikowi w sposób bardzo szybki, elastyczny, na dużych odległościach. Żaden inny rodzaj sił zbrojnych nie dysponuje tak rozbudowanymi zdolnościami ofensywnymi, które można używać w zasadzie bardzo szybko. I tego brakuje na Ukrainie i dlatego to w moim przekonaniu doprowadziło do tego, że ten konflikt wygląda aktualnie tak, że nie napawa optymizmem, będzie się przedłużał, będzie kosztował wiele ofiar na ziemi, tych żołnierzy ukraińskich, którzy tam niestety giną w tych okopach w błocie, w mrozie, w zimnie. Jest to przykre, no natomiast to też jest asumpt do tego, że trzeba pamiętać o tym, że nowoczesne siły powietrzne, a szczególnie siły powietrzne, które mogą działać w koalicji, tak jak my zakładamy, że będziemy działali w koalicji natowskiej, buduje się bardzo długo. To są procesy wieloletnie i jeżeli coś zaniedbaliśmy w przeszłości, to też nie można oczekiwać, że z dnia na dzień odzyskamy pewne zdolności. I to jest taka smutna konstatacja, ale też może dobra nauka na przyszłość. A jeśli dobrze zrozumiałem, to jak rozumiem, lotnictwo miałoby takie możliwości do tego, żeby w zasadzie stworzyć nieopłacalną sytuację, taką jaka jest teraz, czyli siedzenie w okopach, z tego względu, że można by było izolować te pola, izolować pole bitwy w jakimś określonym zakresie, ale czy ja dobrze rozumiem, że to też, bo jak rozumiem, w naszych warunkach natowskich, gdzie lotnictwo ogólnie sojuszu teoretycznie powinno być nawet liczebniejsze chyba niż rosyjskie, a z pewnością silniejsze, no ale czy w warunkach na przykład samej Ukrainy, jeśli oni by mieli więcej samolotów, to jak rozumiem, to nie polegałoby chyba na tym, żeby uzyskać przewagę w powietrzu na cały czas, tylko jakieś takie, żeby uzyskać tą przewagę w danym momencie, w danym zakresie, na daną operację powiedzmy lądową, żeby wesprzeć tą operację lądową, no i później oczywiście gdzieś tam się wracamy i powiedzmy oddajemy pola niejako liczniejszemu dowództwu rosyjskiemu, tylko chodzi o to, żeby właśnie przełamać ten bąbel antydostępowy chyba, jak dobrze rozumiem, jak dobrze pana zrozumiałem. Teraz jeśli nie, to proszę mnie wyprowadzić z błędu, a jeśli tak, to jakby kontynuując tą myśl, czy dokładnie w tą samą stronę nie zmierza pole walki w zakresie tych walk bez załogowców, no bo to, co ja zaobserwowałem z tego, co ja potrafiłem dotrzeć do informacji i z walk na Ukrainie, to obserwujemy to w tej chwili w taki sposób, że Rosjanie jakby byli zdolni, zresztą Ukraińcy też to budują, do właśnie takich budowania bombli antydostępowych, ale przeciwko dronom, znaczy właśnie zasadzając się na przykład na obronie radioelektronicznej. No i czy przypadkiem ta wojna dronowa nie będzie wyglądała, czy nie idzie w tym samym kierunku, jak wojna w zasadzie powietrzno-lądowa, czyli nie da się już utrzymać na całym froncie przewagi powiedzmy tej dronowej w powietrzu, tylko trzeba będzie szukać takich rozwiązań krótkotrwałych, które dadzą nam przewagę w danej operacji, żeby gdzieś w jakimś miejscu poszukać luki w tych bomblach antydostępowych, albo tą lukę stworzyć poprzez systemy, które miałyby zniszczyć te systemy obronne powiedzmy. Tak. Dosyć taki mamy kompleksowy problem tutaj do rozwiązania czy do wyjaśnienia, ale może zacznę od tego, że absolutnym kluczem do tego,
żeby lotnictwo wojskowe czy siły powietrzne mogły wspierać inne rodzaje sił zbrojnych, jest właśnie uzyskanie przewagi w powietrzu. I dlatego pierwszym zadaniem, na którym my się skupiamy, i tak to jest naprawdę zadanie, które będziemy prowadzili w ramach własnej samodzielnej operacji w domenie powietrznej, jest walka o przewagę w powietrzu. I tak w ujęciu doktrynalnym możemy powiedzieć, że tą walkę powietrzną, czy walkę o przewagę w powietrzu dzieli się na tą część defensywną, DCA, Defensive Counter Air, i część ofensywną, czyli OCA, Offensive Counter Air. I dopiero jak uzyskamy przewagę w powietrzu i na przykład oczywiście w ramach OCA są te misje, które zmierzają do obezwładnienia tego bombla antydostępowego, wyeliminowania lotnictwa przeciwnika, to się w ramach wielu rodzajów misji, a więc misje SIDOSkie, DDoSkie, ja tu dużo akronimów wymieniam, ale Suppression of Enemy Air Defense, Destruction of Enemy Air Defense, albo OCA sweep, czyli wymiatanie myśliwskie, albo OCA escort, eskortowanie myśliwskie, więc są takie rodzaje misji ofensywne. Generalnie możemy powiedzieć, że defensywna walka powietrza, walka o przewagę w powietrzu dotyczy tego, co się dzieje nad naszym terytorium. Wszystko, co jest w ramach ofensywnej walki o przewagę w powietrzu, dotyczy tego, co można zrobić przeciwnikowi na jego terytorium. Jak można go dotknąć, ukarać, przeszkodzić mu, obezwładnić go. No i teraz, jeżeli już w ramach tej defensywnej i ofensywnej walki o przewagę powietrzu my uzyskamy tą przewagę, przy czym, tak jak mówię, całkowita swoboda lotnictwa to jest coś takiego, co się nazywa dominacja powietrzna, ale my nie zakładamy, że z prawie równym przeciwnikiem, near peer competitor, my jesteśmy w stanie uzyskać dominację, zatem zakładamy, że będziemy uzyskiwać czy wywalczać tą przewagę w powietrzu w sposób albo właśnie okresowy, albo sektorowy, albo kierunkowy, albo punktowy. I to wystarczy do tych zadań. Natomiast jest to warunek niezbędny, konieczny, żeby do tego, żeby zacząć wspierać w tym przypadku właśnie przykładu ukraińskiego walczące wojska na ziemi, które utknęły w okopach. W ramach czy to izolacji lotniczej pola walki, air interdiction, czy też bezpośredniego wsparcia lotniczego, tego closer support. I to jest jak gdyby absolutny clue. I teraz też ważne jest o tym, żebyśmy pamiętali, bo my w Polsce, ja mam wrażenie, że i w dziedzinie takiego myślenia o rozwoju sił zbrojnych, o roli poszczególnych domen, czy też w rozwijaniu takiej myśli z zakresu sztuki wojennej, my jesteśmy bardzo lądowo-centryczni. Przez lądowo-centryczność ja rozumiem to, że no mamy te swoje doświadczenia historyczne, mamy też określone oczywiście uwarunkowania terenowe, geopolityczne tutaj, a przede wszystkim to o teren chodzi, jesteśmy płaskim krajem, który jest łatwo najechać, przejechać. Więc ta lądowo-centryczność powoduje, że my czasami zapominamy, że jak ważną rolę mają inne rodzaje sił zbrojnych do odegrania. I właśnie ta walka o przewagę w powietrzu cały czas, ja to wyciągam na wierzch, bo podkreślam, że bez uzyskania chociażby tej częściowej przewagi w powietrzu nie jesteśmy w stanie rozpocząć tutaj wspierania tych naszych bratnich rodzajów sił zbrojnych, jakimi są chociażby wojska lądowe. I to jest jedno. I tu pan powiedział rzecz bardzo ciekawą, i też mi się, ja osobiście podzielam to spojrzenie, jeżeli chodzi o to użycie dronów. Drony w konflikcie ukraińskim w zasadzie bardziej dotyczą domeny lądowej. To są te drony, które są w skali mini, mikro, które nękają tych żołnierzy tam siedzących rzeczywiście w tych fortyfikacjach, umocnieniach, okopach. One oczywiście służą do korygowania ognia artylerii, służą do rozpoznania, tylko że to jest wszystko taki wymiar taktyczny. To jest wszystko to, co się dzieje nad bezpośrednio tą linią styczności bojowej. Z mojego punktu widzenia, jako pilota, te drony nie mają znaczenia. No one oczywiście mogą wpływać na to bezpośrednie wsparcie wojsk lądowych KAS, no bo to jest ten rejon, ale tak jak mówię, my bez uzyskania walki o przewagę w powietrzu tego KAS-u nie będziemy robić, ani izolacji lotniczej pola walki też nie będziemy robić. Więc te drony są bardzo istotnym elementem konfliktu ukraińskiego, są bardzo widoczne. To jest trend, który był od dawna dostrzegany, robotyzacja pola walki, bo przecież w tej chwili już mówimy nie tylko o dronach tych małych latających, ale mówimy i o dronach tych jeżdżących po ziemi, o dronach, które pływają po Morzu Czarnym i atakują jednostki rosyjskie, więc jest to pełne spektrum bezzałogowych pojazdów. Ale tak jak mówię, i jako dowód proszę spojrzeć na to, co się stało w tym konflikcie. Taki w zasadzie klincz, śmiertelny klincz dwóch stron zwartych w takim uścisku, skazanych na wyniszczenie. I w zasadzie w wymiarze operacyjnym żadnego sukcesu, żadnego przesunięcia znaczącego, żadnego przejęcia bardzo ważnych czy rejonów, czy ośrodków, czy linii komunikacyjnych.
Strona rosyjska osiągnęła swój cel, a więc ustanowiła i utrzymała połączenie lądowe z Krymem. No, a strona ukraińska nie jest w stanie w tej chwili nic więcej zrobić. Zatem w tym wymiarze operacyjnym, akurat tutaj, jeżeli chodzi o dronizację pola walki, niewiele to zmieniło. Poza tym, oprócz tego, że wywołało, jak gdyby każda akcja wywołuje reakcję. Zatem zaczęto pracować bardzo intensywnie nad sposobami, jak z tymi dronami sobie walczyć. To jest na pewno temat do odrobienia przez naszych kolegów z wojsk lądowych. To jest na pewno temat na napisanie nowych regulaminów walki w wojskach lądowych, jak się maskować, jak sobie radzić, jak budować fortyfikacje, jak zapewnić ochronę i obronę pododdziałów lądowych. Natomiast z mojego punktu widzenia akurat mówię, ten segment dronów nie wnosi tutaj nic. Natomiast oczywiście jestem zainteresowany tymi dronami klasy cięższej, na przykład MALE, Medium Altitude Long Endurance, a więc mówimy o dronach, no prawie TB2 się tam łapie, ale już na pewno MQ-9 się łapie, Reaper. No i te drony też, dopóki nie będzie wywalczonej przewagi w powietrzu, one też nie będą miały racji bytu w tym momencie. Zatem jest to taka trochę klinczowa sytuacja tutaj. Do tego jeszcze musimy wspomnieć, że w konflikcie ukraińskim no jednak obie strony w tych dolnych piętrach domeny powietrznej zapewniają bardzo silną obronę, czy przeciwlotniczą, czy obronę powietrzną, więc nie ma tam za dużo ruchu. I dlatego my to wszystko obserwujemy i dlatego chcielibyśmy w inny sposób prowadzić taki konflikt potencjalnie w przyszłości, jeżeli byśmy musieli oczywiście, a oczywiście nie chcemy tego robić, ale do tego się przygotowujemy. Chcielibyśmy to inaczej rozgrywać i używać lotnictwa w inny sposób, bardziej efektywny. Natomiast jeszcze tylko wrócę do tej dronizacji pola walki. Rzeczywiście tam zaszła też taka ciekawa rzecz, że ten front jest rozciągnięty na setki kilometrów. On jest tak rozległy, że praktycznie i nie można z jednej strony nasycić całego frontu odpowiednio tymi dronami małymi, bo jest to niemożliwe. A z drugiej strony nie można też skutecznie przeciwdziałać dronom, bo jest to niemożliwe. Nie ma tylu środków zakłócających drony, nie ma tylu środków operujących na przykład technologią laserową, żeby z tymi dronami walczyć. Więc jest to na pewno uciążliwe, jest to coś, co będzie z tego konfliktu zapamiętane bardzo mocno. I właśnie też tutaj w kontekście tych ukraińskich doświadczeń, bo też troszeczkę to się przebija i z pańskich wypowiedzi między innymi, no ale też mówili o tym sami Ukraińcy, to co pan powiedział w zasadzie, że bez tego lotnictwa im było bardzo trudno i oni jeszcze przed tą ofensywą w 2023 roku, przed jej rozpoczęciem mówili, że będzie trudno z uwagi na brak wystarczającej liczby samolotów bojowych. No i właśnie chciałbym przejść już do tych naszych, do naszych sił powietrznych i liczebności naszych sił powietrznych, no bo w tej chwili mamy 3 eskadry F-16, będą 2 eskadry F-35 i będą 3 eskadry FA-50, jeśli dobrze kojarzę, a więc jest jeszcze przestrzeń na kolejne 2 eskadry, tak żeby tą liczbę około chyba 160 maszyn, z tego co pamiętam, żeby uzyskać, żeby to była właśnie taka liczba, która daje nam odpowiednią swobodę i powiedzmy w przyszłym zakresie ewentualnych działań wojennych, żeby dawała nam pewien potencjał. Tutaj oczywiście z pewnością te F-35, to ja sobie tak wyobrażam, że one będą bardziej przeznaczone do tych misji ofensywnych, o których pan mówił, ale no jaką jeszcze przestrzeń na tych dwóch eskadr pan widzi na przykład? Czy już zmierzamy w kierunku zakontraktowania, czy przynajmniej określenia, jakiego rodzaju maszyn potrzebujemy? No bo w tej chwili mamy jednak same maszyny będziemy mieli wielozadaniowe plus te FA-50 lekkie. No i czy tutaj jest jakaś jeszcze przestrzeń na kolejną maszynę, czy raczej będziemy patrzyli na tą wielozadaniowość? Jak to pan widzi? Też bardzo, bardzo taki rozległy problem. Ja może zacznę od tego, jakbyśmy sobie spojrzeli na tą domenę powietrzną, jak ona się rozciąga od dołu do samej góry, no to my można powiedzieć, że domknęliśmy domenę powietrzną na tym poziomie dolnym, czyli mówimy tutaj od powierzchni ziemi czy morza do tego bloku, końca bloku pierwszego, czyli te 20 tysięcy stóp. Tam mamy samoloty FA-50, które są wystarczające ilości i będą z dobrymi zdolnościami do tego, żeby te misje, których się od nich oczekuje, żeby wykonywać. A więc tu misje bezpośrednie wsparcie lotnicze pola walki i misje izolacji lotniczej pola walki. W tym bloku pierwszym też oczywiście sobie dobrze radzi F-16 w konfiguracji Air to Ground.
No potem mamy blok drugi, a więc ten zakres wysokości pomiędzy 20 tysięcy stóp a 30 tysięcy stóp. I tutaj w dolnym bloku drugim FA50 jeszcze daje radę, F16 w pełni sobie radzi tutaj w tym bloku. I F35 oczywiście też i najprawdopodobniej to będzie już ten rejon, gdzie F35 zacznie się pojawiać. Następnie mamy ten blok trzeci, a więc od 30 tysięcy do 400 tysięcy stóp. I tu już niestety w niskim bloku trzecim ledwie sobie daje radę F16 w konfiguracji Return Grant. W konfiguracji myśliwskiej jeszcze sobie daje radę, ale w górnym bloku 30 już ma coraz większe problemy F16. F35 również, bo to są bardzo podobne samoloty, jeżeli chodzi o te parametry lotnicze, czy lotniczo-taktyczne, czy aerodynamiczne. Można powiedzieć, że w niskim bloku czwartym, a więc powyżej 400 tysięcy stóp, w zasadzie no te samoloty, jeżeli mówimy i F-16, i F-35, no nie lubią już tych wysokości, a szczególnie jeżeli by chodziło o utrzymywanie bojowego patrolu powietrznego, co polega na patrolowaniu w długotrwałym locie na tych wysokościach, w takiej ciężkiej konfiguracji samolotu obliczonego i paliwem, i też obłożonego uzbrojeniem maksymalnie, więc ciężkiego. No i to jest ten rejon właściwie od 40 tysięcy stóp, można powiedzieć, do wysokości bloku piątego, a więc powyżej 50 tysięcy stóp, który jest przeznaczony dla takich rasowych myśliwców przewagi powietrznej. I żeby tam latać i tam się utrzymywać przez długi czas, to po pierwsze trzeba mieć potężną moc silników, dlatego są to samoloty z reguły wyposażone w dwa silniki o dużym ciągu, a po drugie trzeba mieć kawał skrzydła, przepraszam za kolokwializm, czyli te metry kwadratowe powierzchni nośnej, żeby tam się utrzymać i wykonywać te loty. Już nie mówię o tym, że bardzo dobrze, gdyby jeszcze samolot był w stanie taką mieć funkcję jak Super Cruise, czyli móc lecieć z prędkością naddźwiękową, nie używając dopalacza, tylko na zakresie mil power, czyli na maksymalnym zakresie ciągu. No i teraz można powiedzieć, że tak dopełniliśmy te dolne rejony i te średnie rejony domeny powietrznej, to cały czas mamy tutaj, nie mamy domkniętej domeny powietrznej od góry, czyli w tym zakresie w myśliwców przewagi powietrznej. Ja przypomnę tylko, że w tym zakresie górny blok czwarty, blok piąty operują właśnie myśliwce Su-57, Su-35S, Su-30S, a więc te samoloty, które są naszym głównym zagrożeniem. To jest jak gdyby taki ten podział wertykalny. Mogę na chwilę przerwać, czy jak rozumiem, te samoloty, które latają wyżej, no to fizyka jest taka, że one jednak mają przewagę w walce powietrznej z samolotami, które latają niżej. To zawsze tak chyba było w historii i teraz jakby to się utrzymało, jak rozumiem, tak? Tak jest, ale tutaj szczególnie z tego względu, że te wszystkie pociski rakietowe nowoczesne, one lubią być odpalane z dużych prędkości, dużych wysokości, bo to im daje energię odpowiednią i zasięg. Wtedy budujemy zasięg, więc tutaj chodzi o jak najdalszy, największy zasięg, żeby tego przeciwnika trafić na jak największe odległości. Oczywiście mówimy o odległościach ogromnych. To już jest dawno poza zasięgiem widzialności wzrokowej. Mówimy o dziesiątkach, a nawet już odległościach przekraczających setkę kilometrów. Ja tu też nie chcę jak gdyby wchodzić w szczegóły, bo pewne informacje są klasyfikowane, ja nie mogę ich tutaj podawać do publicznej wiadomości, ale spójrzmy teraz jeszcze na drugi aspekt, więc mówię, po pierwsze mamy niedomknięte górne, czy tą górną część domeny powietrznej mamy na razie niedomkniętą, ponieważ tam nie mamy samolotu, który mógłby operować swobodnie. Po drugie spójrzmy na zagrożenie i znowu sięgnę do historii. Kiedy ja zaczynałem i myśmy zaczynali jako ta pierwsza grupa pilotów w Polsce latać na F-16, w naszym treningu air-to-air, czyli w takiej walce powietrznej na dużych odległościach, to baseline threatem, czyli takim podstawowym zagrożeniem, wobec którego myśmy się przygotowywali, czy w stosunku do którego się przygotowywaliśmy, to był MiG-29 wyposażony w taki pocisk R-27, to jest AA-10 Alpha, Alamo Short Burn, czyli ten o krótszym zasięgu. To była rakieta półaktywna. Taką rakietę jest bardzo łatwo wyeliminować, bo wystarczy trafić samolot nosiciel, który musi do końca podświetlać tą rakietę w czasie jej lotu do celu i jest już w zasadzie walka rozegrana. I może do mnie strzelać nawet 10 tych rakiet, jeżeli ja trafię nosiciela, który musi podświetlać te rakiety, to one po prostu stają się bezużytecznym kawałkiem metalu, który spadnie na ziemię. Potem niestety tak jest, oczywiście, że nasz przeciwnik też się uczy i rozwija. Więc na pewnym etapie naszego treningu lotniczego w Polsce już tym podstawowym zagrożeniem nie był MiG-29, tą rakietą AA-10 Alpha, tylko stał się to samolot Su-27 z rakietą AA-10 Charlie, a więc już ten tak zwany Long Burn, czyli rakieta dalej półaktywna, ale o znacznie większym zasięgu. I to już była rakieta dosyć groźna, bo te zasięgi
no musieliśmy tutaj szczególnie brać pod uwagę, jeżeli ta rakieta byłaby właśnie odpalana z tego bloku czwartego lub piątego, z tych dużych wysokości. Ja tak mówię o tych blokach, ale no to są dla zobrazowania wysokości 15 km, 17 km, 18 km i prędkość ponaddźwiękowa nosiciela. Więc były to już zasięgi tych rakiet rosyjskich, które naszym AMRAM-om przeszkadzały. Już nie mieliśmy tak dużej przewagi w zasięgu, bo na początku rzeczywiście mieliśmy bardzo dużą przewagę naszego AMRAM-a, jeżeli chodzi o zasięgi nad tymi rosyjskimi rakietami. Natomiast ta rakieta AA-10 Charlie już nie zapewnia nam takiego komfortu, choć jeszcze ten margines bezpieczeństwa był. Czyli wzrosło, jak rozumiem, ryzyko tego, że rakieta przeciwnika nas trafi, zanim my go zniszczymy. Oczywiście, oczywiście tak. Przy czym zaznaczam, to cały czas były rakiety półaktywne, co dawało nam bardzo dużą przewagę. Natomiast teraz, i to jest wniosek też kolejny z konfliktu ukraińskiego, Rosjanie odrobili lekcję i w tej chwili te samoloty, o których ja mówię, a więc Su-57, Su-35, Su-30, one są nosicielami już rakiet aktywnych. Takich rakiet aktywnych, jak na przykład jest rakieta AMRAAM. Rakieta AMRAAM jest również rakietą aktywną. I to jest pierwszy problem. Ale drugim problemem jest to, że oprócz tego, że mają rakiety aktywne, to mają też zasięgi, które już naprawdę trzeba respektować. I teraz mówię o rakiecie na przykład AA-12. Jakbym mógł tak wyjaśnić, bo pan mówi ja to rozumiem, ale dla widzów aktywna, czyli jak rozumiem, można by było ją odpalić i uciec, a ona sobie sama trafi do celu. I my w zasadzie przeciwnika możemy nawet nie zauważyć, prawda? Dokładnie tak to jest, więc odpal i zapomnij. Oczywiście nie można tego manewru wyjścia z walki wykonać od razu. Trzeba tą rakietę aktualizować przez pewien czas, ale na pewnym etapie jej lotu można całkowicie ją zostawić samą sobie i ona już jest aktywna, namierzyła cel, ma mały radar w głowicy i kieruje się na ten cel. Nie potrzebuje już nosiciela, myśliwca do podświetlania dalej celu. Więc to jest duży problem taktyczny, a drugim problemem są te zasięgi, o których wspomniałem. I tutaj mam na myśli takie rakiety jak AA-12 Ader i druga rakieta AA-13 Axehead rosyjska. To są rakiety bardzo niebezpieczne. To są rakiety, które zostały już bojowo użyte w konflikcie ukraińskim z sukcesem niestety, na bardzo dużych odległościach. I teraz zmierzając do tego, czego nam w Polsce brakuje, no to AMRAAM już nie jest dobrą odpowiedzią na te rakiety, na takie nosiciele, które rosyjskie, które, czy myśliwce, które mogą te rakiety przenosić i odpalać. I tutaj też w tym górnym piętrze domeny powietrznej potrzebny nam byłby samolot, który może rakietę inną niż AMRAAM przenosić. AMRAAM, przypominam, jest klasyfikowany jako rakieta średniego zasięgu, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, to jest rozwinięcie akronimu, a my potrzebujemy pocisku powietrze-powietrze o dalekim zasięgu. I taką rakietą jest Meteor. To jest europejska odpowiedź na to zagrożenie, które w tej chwili Federacja Rosyjska rozwinęła. Meteor, jesteśmy po wstępnych briefingach, jest rakietą o ogromnych możliwościach. Tu wszyscy lotnicy, którzy mieli okazję zapoznać się z danymi taktyczno-technicznymi tego pocisku, zasadą jego działania, są pod dużym wrażeniem. Więc jak gdyby to jest drugi czynnik, który powinniśmy rozpatrywać, biorąc pod uwagę zakup potencjalnej platformy do uzupełnienia tego górnego piętra domeny powietrznej. A więc daję już tutaj odpowiedź na pytanie, czy jest nam potrzebne domknięcie tego górnego piętra domeny powietrznej? Tak, jest potrzebne. Jak pan wspomniał, mamy lub zakontraktowane, lub już używamy, można powiedzieć, 8 eskad samolotów bojowych. Jest konsensus powszechny pomiędzy instytucjami różnymi Wojska Polskiego, że docelowa wartość to powinno być 10 eskad, czyli 160 samolotów. Czyli cały czas mówimy o tych dwóch eskadrach. I moja odpowiedź na to pytanie jest tak, uważam, że to powinny być samoloty operujące w tym górnym piętrze domeny powietrznej, które będą przenosiły, czy miały zintegrowane uzbrojenie i europejskie, i amerykańskie, po to, żeby dać odpowiednią elastyczność nam tutaj. Natomiast teraz jest pytanie, bo w tym wszystkim jest jeszcze F-35, bo też jest bardzo ważny taki argument, że już przecież pracujemy, wdrażamy F-35, to będzie też samolot taki koalicyjny, bardzo powszechny w NATO. Unifikacja uzbrojenia też jest taki argument, tak? Tak. I czy F-35 może jak gdyby zastąpić w pełni te samoloty dominacji powietrznej? Myślę, że nie może w pełni zastąpić samolotu dominacji powietrznej. Do pewnego stopnia tak, ale nigdy nie będzie, tak jak mówię, operował na takich pułapach i na takich prędkościach, jak te samoloty, które są do tego dedykowane, to jest po pierwsze. Po drugie, z F-35 problem jest taki, że kolejka do niego ustawia się bardzo długa. Ja przypominam, że po Polsce już jest szereg kolejnych państw, które chcą nabyć F-35. Po nas jest Finlandia z dosyć dużą liczbą, 64 samolotów, które chce kupić.
Są Niemcy, jest Szwajcaria, Czechy ustawiły się w kolejce, ustawiła się Rumunia, także kolejka cały czas rośnie. Jest pytanie, jaki byłby czas potencjalnych dostaw tego samolotu, ale też przypominam, że F-35, jego głównym zadaniem będą te misje ofensywne, a więc misje zwalczania, neutralizacji zintegrowanego systemu obrony powietrznej, a więc destruction of enemy air defense albo suppression of enemy air defense. To nie jest samolot dedykowany do takiej czystej walki o przewagę w powietrzu w tym rozumieniu samolotów przewagi powietrznej. Zatem mamy problem do rozwiązania, mamy dużo analiz do przeprowadzenia. Na pewno ja jako inspektor sił powietrznych będę walczył, żeby polskie lotnictwo domknęło to górne piętro domeny powietrznej i uważam, że te dwie eskadry są nam potrzebne. Są nam potrzebne też z tego względu, rozmawialiśmy poprzednio, że jednak te ilości się liczą, prawda? To są proste kalkulacje. Jeżeli mamy na przykład trzy kierunki zagrożenia w domenie powietrznej, o kierunkach zagrożenia mówię na przykład, że to są trasy potencjalnego wlotu pocisków manewrujących do Polski, albo dronów typu Shahed, albo lotnictwa uderzeniowego potencjalnego przeciwnika, to my tam musimy ustawić bojowe patrole powietrzne. Jeżeli będzie to czas kryzysu albo już czas wojny, to należy założyć, że w takich bojowych patrolach powietrznych będzie w zasadzie 24 godziny na dobę spędzała czas dwójka samolotów albo czwórka samolotów. Więc jak sobie zrobimy kalkulację, ile potrzeba maszyn, ilu potrzeba pilotów, żeby taki bojowy patrol powietrzny jeden obsłużyć w ciągu doby, to są to cyfry bardzo duże. I na pewno 48 F-16, które w tej chwili posiadamy, nawet wsparte przez te FA-50, nie poradzi sobie z takim zapotrzebowaniem na samoloty w czasie kryzysu lub wojny. Więc te 160 samolotów to jest cyfra, powiedziałbym, optymalna, nie chcę powiedzieć, że minimalna, ale optymalna, która nam zapewnia taką ilość maszyn i docelowo oczywiście ludzi do obsługi tych maszyn, gdzie będziemy rzeczywiście mogli w miarę swobodnie planować te operacje lotnicze defensywne szczególnie, bo bojowe patrole powietrzne ustawia się oczywiście w czasie... My nie planujemy operacji ofensywnej, my nie chcemy nikogo napadać, więc tutaj nasze ukierunkowanie jest raczej na defensywę, na obronę, więc będziemy te bojowe patrole powietrzne projektować sobie gdzieś nad Polską, ale żeby je wypełnić samolotami, no niestety trzeba mieć dużo tych samolotów. Tu jakby też poruszamy chyba już się w okolicach kolejnego tematu, to znaczy po pierwsze potrzeb, po drugie tego, że trzeba mieć jednak w powietrzu, trzeba mieć zdolność utrzymywania jakichś jednostek w powietrzu przez dłuższy czas i o tym rozmawialiśmy też w poprzednim nagraniu, czyli o potrzebie tych samolotów tankowania. Tutaj mieliśmy okazję się spotkać na żywo i tak sobie żartowaliśmy, to pochwalę się na kanale, że ostatnim razem pan sobie życzył dwóch rzeczy, tankowców powietrznych i samolotów rozpoznania i te samoloty rozpoznania w zasadzie przyszły natychmiast po tym nagraniu, które opublikowaliśmy. No to mamy drugie nagranie i mamy to drugie, jeszcze drugą potrzebę, oprócz oczywiście zwiększenia tych dwóch eskadr. I moje pytanie jest, czym jesteśmy już gdzieś, bo jakby tłumaczył pan potrzebę jakby tego, żeby takie, tego rodzaju maszyny mieć, ale czym jesteśmy już bliżej tego, żeby je pozyskać? Wydaje mi się, że tak. Ja jeszcze raz powtórzę, że też tak to tłumaczę tym, którzy nie rozumieją, po co te samoloty są. Takie znowu, przepraszam za użycie angielskiego słowa force multiplier, czyli mnożnik siły. Jak teraz mówiłem o tych bojowych patrolach powietrznych, więc zakładając na przykład, że żeby utrzymać 12-godzinny patrol powietrzny, to potrzeba do tego, nie wiem, 8 samolotów i 14 pilotów, to mając tankowiec można zredukować te cyfry o 50%. Bo piloci mogą być dłużej, nie muszą być tylko 2 godziny, mogą być 4 godziny, a mogą być 6 godzin w bojowym patrolu powietrznym. Zatem tych maszyn i lotników jest jak gdyby, lotnicy oczywiście są obciążeni, ale nie wymieniają się co 2 godziny w tym bojowym patrolu powietrznym. A teraz nie mając tankowca, tak to musimy planować. Ale wracając do pana pytania, wydaje mi się, że jesteśmy bliżej, ponieważ tutaj w ramach naszej statutowej działalności w inspektoracie przeprowadziliśmy takie spotkania z potencjalnymi producentami tego typu samolotów. Tych samolotów nie jest dużo na rynku, tak naprawdę są dwie platformy, które rozpatrywaliśmy. Ta trzecia platforma pochodząca, powiedzmy, z Ameryki Południowej, ona nie spełnia wszystkich wymogów, które są w tym programie operacyjnym, bo ja przypominam, że to ma być samolot nie tylko tankowania w powietrzu, ale także transportu strategicznego na duże odległości i także ewakuacji medycznej. Więc akurat ta trzecia opcja, którą Czechy rozpatrują tutaj, no nie wchodzi za bardzo w grę w naszym przypadku, ponieważ my oczekujemy więcej funkcjonalności od tego samolotu. Zatem przeprowadziliśmy te briefingi,
To były briefingi o charakterze takim niejawnym też, ponieważ dużo tam było wrażliwych danych, które producent nam ujawnił, ale dotyczyło oczywiście możliwości parametrów taktyczno-technicznych samolotów, bardzo wielu takich rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. I wystąpiliśmy, czy zainicjowaliśmy procedurę tak zwanej pilnej potrzeby operacyjnej na pozyskanie tego samolotu, ale ja sobie też zdaję sprawę z tego, że takich maszyn się nie pozyskuje z dnia na dzień. Ja już mówiłem kiedyś o tym, że niestety w biznesie obronnym są bardzo długie tak zwane lead time na dostawę, czyli ten czas jak gdyby od podpisania umowy do rzeczywistego dostarczenia produktu, a jeszcze wyszkolenia do tego ludzi, żeby ten produkt obsługiwali, no jest długi. Z reguły liczymy się tutaj z takimi czasami 3-4 lata. A my byliśmy zainteresowani również tym, żeby otrzymać zdolność pomostową, żeby szybciej zdolność otrzymać, na przykład w ramach leasingu czy użyczenia i żeby można było to w ten sposób załatwić. Także myślę, że na tym etapie w zasadzie to, co mogłem powiedzieć, to powiedziałem. Proces został zainicjowany, jest problem dostrzeżony w Wojsku Polskim. Bardzo mnie cieszy, że też dowództwo operacyjne dostrzegło ten problem i tutaj też jest pełne wsparcie, jak gdyby ze strony dowództwa operacyjnego, bo już wiadomo, że nasze lotnictwo wiele traci. Ja już nie mówię o tego typu rzeczach, o których już wspominałem poprzednio, że mając 160 samolotów, z czego tak naprawdę 148 będzie zdolnych do tankowania w powietrzu, bo 12 gapfillerów FA-50 nie będzie zdolnych do tankowania w powietrzu, no to warto mieć swoje tankowce. Warto mieć swoje tankowce, a nie polegać wyłącznie na zdolnościach zewnętrznych, tak zwanym outsourcingu. Nie lubię tego słowa i po prostu nie lubię polegać na kimś. Wolałbym polegać na sobie. No właśnie, tutaj jakby przechodzimy jeszcze do kolejnej ważnej, wydaje mi się, bardzo płaszczyzny, to znaczy infrastruktury, no bo jeśli byśmy chcieli, jak rozumiem, takie samoloty tankowania powietrznego, one są duże, czyli podejrzewam, że tutaj trzeba by było logistycznie coś rozwiązać, ale chcemy zwiększyć jeszcze od wielu eskadry lotnictwo bojowe. I jak to wygląda pod względem posiadania infrastruktury? Bo wydaje się, że to jednak chyba trzeba będzie coś rozbudować i jakieś wyzwania tutaj stoją przed Polską w zakresie właśnie inwestycji. Takich czysto infrastrukturalnych. Oczywiście, że tak i tutaj jak gdyby też się bardzo intensywnie prace toczyły. Został przeprowadzony taki audyt, możemy też powiedzieć rekonesans dostępnej infrastruktury lotniskowej w Polsce. My audytowaliśmy nie tylko lotniska wojskowe, aktywne, czynne, ale też te, które kiedyś były wojskowe, ale już nie są wojskowe. Też rozglądaliśmy się za potencjalną współpracą czy wykorzystywaniem cywilnych portów lotniczych. Więc mamy jak gdyby pełną informację. Te informacje nie są super optymistyczne, ponieważ wiele z tych lotnisk wojskowych byłych, one praktycznie są nie do odzyskania z tego względu, że po pierwsze przekształcenia własnościowe zaszły tak daleko, że one są już właściwie są w rękach prywatnych lub są podzielone. Po drugie, wiele z nich zostało przebudowane. Przykładem takiego lotniska jest lotnisko w Pile albo lotnisko w Oleśnicy, gdzie droga publiczna została pociągnięta przez pas startowy, przecinająca w zasadzie lotnisko w poprzek. Więc to już są lotniska nie do odzyskania, no chyba że na potrzeby lotnictwa śmigłowcowego lub bezpilotowców, ale wytypowaliśmy takie miejsca, którymi jesteśmy bardzo zainteresowani. Na pewno takim miejscem jest lotnisko Babi Most. Zapraszam do Lubuskiego. Tak, także to lotnisko jest w planie, ale tak wracając do samolotu typu tankowiec powietrzny albo MRTT, taki wielozadaniowy samolot tankowania i transportu strategicznego, to są duże maszyny. To są maszyny, które potrzebują też takich dojrzałych, prawdziwych, dorosłych lotnik z pasem 3-kilometrowym, no 10 tysięcy stóp przynajmniej. Więc też nie mamy za dużo tutaj opcji. Prawdopodobnie optowalibyśmy za Powidzem, gdyby taka decyzja zapadła i gdybyśmy mogli pozyskać tego typu maszyny, to pewnie Powidz byłby tą bazą, która byłaby typowana do tego, żeby je obsługiwać. No to moje kolejne pytanie już a propos samych lotnisk. Czy no projekt lotniska CPK, o którym teraz jest bardzo w sumie głośno, jeśli chodzi o debatę, ale ja jestem właśnie ciekawy tej perspektywy wojskowej. Czy z waszego punktu widzenia on miał pełnić, czy ma pełnić jakąś ważną rolę i czy by się przydał właśnie w kontekście jakichś dodatkowych zdolności w zakresie infrastruktury, czy to po prostu dla was jest obojętne, to jest cywilny projekt i nie należy tego w ogóle łączyć z wojskiem? Absolutnie nie jest to wyłącznie cywilny projekt. Każde lotnisko, które będzie powstawać, szczególnie tak rozbudowane, tak zaawansowane, jak ma być CPK, będzie miało funkcję wojskową i trzeba o tym myśleć od samego początku przy projektowaniu. Ja też chciałem powiedzieć, że rozbudowujemy naszą lotniczą infrastrukturę
o pewne elementy, które pozwolą na przykład szybciej i sprawniej przyjmować amerykańskie samoloty C-17 albo C-5, a więc samoloty transportu strategicznego, bo trzeba powiedzieć, że no ja pamiętam w Łasku, jaki to jest problem. Łask jest lotniskiem typowo myśliwskim, więc ma bardzo wąskie drogi kołowania, takie 16-metrowe szerokości. Więc to jest lotnisko, po którym tak naprawdę duża maszyna transportowa nie może kołować. Więc ten samolot albo jest zatrzymywany na końcu pasa, albo jest holowany, czy o własnych siłach kołuje na którymś z przylegających dużych płaszczyzn do pasa i tam jest rozładowywany. Więc naprawdę, jeżeli mówimy o samolocie, który tak dużo cargo przewozi, jak na przykład C-17, a chcemy to zrobić sprawnie, chcemy takich samolotów kilka przyjąć w ciągu doby, no to już trzeba infrastrukturę rozbudować poważną. Więc są takie projekty na lotnisko we Wrocławiu i lotnisko w Krakowie, żeby tą infrastrukturę rozbudowywać. Natomiast, tak jak mówię, CPK na pewno miałby tą funkcję wojskową i mógłby nam tego typu zdolności tutaj polepszać. W ogóle to wąskie gardło, jakim jest transport i wojska, i zaopatrzenia, i uzbrojenia na teatr, w przypadku na przykład operacji obronnej w naszym regionie, na terenie naszego kraju albo krajów bałtyckich, bo to jest wąskie gardło, ta logistyka. Myślę, że trzeba to brać pod uwagę i to CPK mógłby nam rzeczywiście dużo pomóc. Naprawdę mógłby nam dużo pomóc. Ale też, co miałem na myśli, to jest to, że to była też przyczyna, te problemy z przerzutem, o którym wspomniałem, była przyczyna też, że powstała ta koncepcja prepositioning, a więc budowania tych army prepositioning stocks, gdzie jest składowany ciężki sprzęt, gdzie jest składowane uzbrojenie, gdzie jest składowana amunicja, po to, żeby łatwo można było wyłącznie przywieźć drogą lotniczą bardzo szybko żołnierzy i ludzi do obsługi tego, rozkonserwować, wyjechać, odtworzyć ugrupowanie bojowe, przemieścić się. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że tutaj CPK na 100% z mojego punktu widzenia będzie musiał mieć funkcję wojskową i przede wszystkim funkcję logistyczną do obsługi tych ciężkich samolotów. Przechodząc i do jeszcze ważniejszego chyba tematu, bo infrastruktura to jest jedno, samoloty, sprzęt to jest drugie, ale no w tym wszystkim najważniejszy jest wciąż człowiek. I jak to wygląda? Mamy ambitne plany nie tylko w zakresie właśnie rozwoju wojsk lądowych, ale również, jak widać, wojsk lotniczych, sił powietrznych. No i pytanie jest, jak nasza taka infrastruktura szkoleniowa jest wydolna w tym zakresie, bo przyjęliśmy już chyba od kilku miesięcy, prawda, szkolimy tych też Ukraińców na F-16, z tego co kojarzę. Musimy szkolić swoich pilotów na FA-50, które kolejne przylecą, kolejni piloci na F-35, jeszcze byśmy chcieli dwie eskadry, jeszcze te samoloty tankowania to też kolejni piloci. I tutaj jest jakby pytanie, czy my tu mamy dostatecznie wydolną tą infrastrukturę szkoleniową pod względem zasobów ludzkich, instruktorów, dostateczną ilość szkół w tym zakresie. No i to jest, ostatnim razem pan mówił też, że no wy jako lotnicy nie macie problemu, bo w zasadzie jest 5 chętnych na jedno miejsce, wybieracie tych najlepszych z najlepszych. A więc tutaj jakby lotnikiem każdy by chciał być, prawda? Natomiast no, kolejne jakby pytanie już też a propos tej infrastruktury szkoleniowej i też takiej czysto ludzkiej, no, rozszerzając ten temat, jak to wygląda w zakresie techników, no bo jednak samolot nie poleci bez pilota, ale też nie poleci bez obsługi naziemnej, która jest no, szalenie istotna. I czy tutaj też jest tylu chętnych i czy też jest dostatecznie przepustowa jakby ta infrastruktura szkoleniowa? Dotknął pan bardzo, bardzo takiego palącego problemu. Oczywiście, że po latach no, takiej redukcji potencjału edukacyjnego i szkoleniowego też w siłach powietrznych, no teraz musimy gwałtownie ten potencjał zwiększyć po to, żeby ten sprzęt mieć kim obsługiwać. Ja się całkowicie z tym zgadzam. Proszę, znowu się odwołam do historii, proszę spojrzeć, jak kiedyś funkcjonowała Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Otóż oczywiście ona miała siedzibę w Dęblinie, ale miała tak zwane pułki szkolne, potem one zostały przekształcone na ośrodki szkolenia lotniczego,
i tak naprawdę dęblińska uczelnia operowała na lotnisku w Białej Podlaskiej, w Nowym Mieście, w Dęblinie, w Radomiu, w Tomaszowie Mazowieckim, a nawet kiedyś jeszcze w Babimoście, bo też należał Babimost, przepraszam, nie Babimost, tylko Modlin, czy mówimy o Modlinie. A więc 6 lotnisk obsługiwało szkolenie lotnicze podchorążych, śmigłowcowe, samolotowe, na samolotach transportowych. Był to bardzo duży potencjał. W tej chwili zostaliśmy na jednym, jedynym lotnisku w Dęblinie, które ma jeden pas. A jeszcze są drony, przypomnę, bo tutaj też chyba... A jeszcze są drony do tego. I to lotnisko w Dęblinie jest lotniskiem niezwykle trudnym w tej chwili, ponieważ jeżeli mówi się, że najbardziej obciążone lotnisko w Polsce, czyli Okęcie, obsługuje rocznie około 150 tysięcy operacji lotniczych, to my już w Dęblinie obsługujemy ponad 100 tysięcy operacji lotniczych. Problem jest w tym, że w Dęblinie obsługuje się bardzo różny ruch, a więc ruch śmigłowcowy, ruch samolotów wolnych, ruch samolotów odrzutowych szybkich. Korespondencja angielska jest prowadzona i po polsku, i po angielsku. No i przede wszystkim jest to szkolenie, a więc są to młodzi ludzie, którzy często nie mają dużego doświadczenia, też są zestresowani, bo to jest oczywiście szkolenie bardzo stresujące. I mówię nie tylko o adeptach pilotażu, ale mówię też o tych na przykład podchorążych, którzy tam się kształcą na kierunku ruch lotniczy, czyli pracują na wieży. Więc ja miałem akurat w tym roku wiele razy okazję latać w Dęblinie i uważam, że w tej chwili jest to jedno z najbardziej wymagających lotnisk w Polsce, jeżeli chodzi o ruch lotniczy, i to mówię z perspektywy pilota, ale również z perspektywy tych ludzi, którzy ten ruch zabezpieczają, czyli kontrolerów ruchu lotniczego. Więc mamy problem z przepustowością. Wystarczy zablokowanie drogi startowej, co się przecież zdarza od czasu do czasu na każdym lotnisku. Jeżeli się ma jedną drogę startową, to wszyscy się muszą rozlatywać na lotniska zapasowe. No i tak się to też zdarza czasami, więc nie jest to komfortowa sytuacja, jeżeli chodzi o szkolenie. My w tym roku przyjęliśmy do Dęblina rekordowy rocznik, 300 osób. 300 osób rozpoczęło studia na różnych kierunkach w Lotniczej Akademii Wojskowej. Przyszły rocznik planujemy jeszcze większy, około 350 osób. No bo takie są potrzeby, te projekcje, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na personel i latający, i techniczny. Można powiedzieć, że w tej chwili Dęblin jest obciążony na 100%. W zasadzie, ja już to chyba też kiedyś wspominałem, że jedynym czynnikiem, który nas limitował, była dostępność miejsc noclegowych, żeby tych ludzi w miarę komfortowych warunkach położyć, no bo przecież to są studenci, więc oni też muszą mieć czas na naukę, muszą mieć czas na przygotowanie do lotu, no i chociażby na odpoczynek. Więc doszliśmy do takich wartości granicznych, i też można powiedzieć łatwo, że no to wybudujmy sobie kolejne akademiki, prawda, w Dęblinie. No ale przecież to jest infrastruktura, nie buduje się akademika w ciągu roku. Więc oczywiście o tym też myślimy, powstają nowe obiekty w Dęblinie, natomiast to zajmie pewien czas. Więc ta infrastruktura jest czymś, co mnie martwi. Będzie to trudna sytuacja jeszcze przez pewien czas. Cały czas tutaj z rektorem, komendantem Lotniczej Akademii Wojskowej myślimy, jak ten temat rozwiązać, jakby można było rozładować ten ruch lotniczy w Dęblinie. Ale jest to problem, który rzeczywiście, ja bym powiedział, jest problemem bardzo takim aktualnym i też trudnym do rozwiązania w bardzo szybki sposób, łatwy sposób. Mhm. Ale jeśli chodzi o samo pozyskiwanie kadr, to tutaj, jak rozumiem, jest Pan spokojny, w sensie o to, że wystarczy by i lotników, i ludzi, którzy będą obsługiwać lotniska i obsługiwać ten sprzęt, tutaj jakby chętni są i znajdą się, tylko kwestia tego, żeby ich jakby dobrze gdzieś rozlokować i żeby mieć warunki szkoleniowe dla nich, tak? Tak, to po pierwsze, tych ludzi mamy, tak jak mówię, mamy cały czas dużą ilość kandydatów. To jest bardzo optymistyczne, bo różnie to bywa, jeżeli chodzi o chętnych do służby wojskowej. Natomiast ten rok pokazał, rekrutacja pokazała rzeczywiście, tak jak mówię, jest chętnych więcej niż miejsc, było około 4 kandydatów na jedno miejsce. No myśmy sobie w związku z tym mogli przeprowadzić jakąś selekcję, dobrać ich. Na razie też chciałem sprostować, nie szkolimy Ukraińców w sensie szkolenia lotniczego na F-16. My szkolimy Ukraińców w innych obszarach, czyli obsługa techniczna, prowadzimy dla nich szkolenie językowe. Mamy kilka pomysłów na to, jak im jeszcze pomagać, bo oczywiście będziemy im pomagać. Natomiast lotniczo jeszcze nie szkolimy, ale tak jak mówię, w tej chwili ośrodek dębliński jest bardzo mocno obciążony, natomiast chętnych nie brakuje. Jedynym problemem jest to, że to zajmuje czas. Oczywiście kształcenie ludzi jest również czasochłonne, więc jeżeli mówimy o studentach Lotniczej Akademii Wojskowej, czyli podchorążych, no to jest proces 5-letni, tych, których przyjęliśmy w tym roku, no będziemy niestety musieli poczekać do 2029, żeby ich otrzymać i żeby oni zasilili szeregi naszego lotnictwa, więc troszeczkę to potrwa. Natomiast
myślę, że problem został dostrzeżony i tych ludzi będziemy mieli wystarczającą ilość. To jeszcze miałbym tak jedno pytanie na koniec. Wiem, że to nie pańska działka w zasadzie, ale jeszcze nie miałem nikogo tutaj, kto latałby śmigłowcami, a z perspektywy pilota może ma pan jakieś przemyślenia w tym zakresie, bo też mowa jest o tych potrzebach sił lądowych. Tutaj ja rozmawiałem z generałem, miałem taką okazję, z generałem Jabłońskim. On mówił i dostrzegał bardzo wysoką potrzebę, jeśli chodzi o pozyskanie dla sił zbrojnych śmigłowców uderzeniowych. I tak ja się tak zastanawiam, to często wybrzmiewa w zasadzie w dyskusji publicznej, jakie zadania mogą wykonać śmigłowce, jakie mają cechy, których wy jako piloci samolotami czy nawet tymi większymi dronami nie jesteście w stanie wykonać, czy wykonacie to gorzej niż śmigłowce, czy rzeczywiście z waszej perspektywy widzicie, że tego rodzaju zdolność dla sił lądowych może być faktycznie potrzebna z uwagi na jakieś uwarunkowania czy specyfiki, w których wy gorzej się czujecie jako lotnicy dysponujący samolotami? Zacznę może od tego, że w ogóle lotnictwo śmigłowcowe i wymiana floty, a co za tym idzie też budowa infrastruktury, wyszkolenie kadr, to jest problem chyba jeden z najtrudniejszych w tej chwili, przed którymi stoimy jako siły powietrzne, no ale też wojska lądowe, bo przecież to jest głównie zdolność, jeżeli chodzi szczególnie o śmigłowce uderzeniowe, na ich korzyść. Też muszę tutaj powiedzieć, że mamy poważny problem ze śmigłowcem do szkolenia, bo Mi-2, które są obecnie używane, no one mają, myślę, że są starsze niż ja, albo są w moim wieku mniej więcej, zatem wymagają pilnej wymiany. Musimy się z tym problemem również zmierzyć, ponieważ Mi-2 według naszych szacunków roku 2026 zejdą nam ze Stanów i trzeba je czymś zastąpić. My tutaj w tym lotnictwie szkolnym, śmigłowcowym preferujemy śmigłowce dwusilnikowe po to, żeby łatwiej było potem przejść konwersję na takie już zaawansowane śmigłowce jak AW-101, czy AH-64, czy AW-149. Zatem tutaj jest po pierwsze problem też taki dosyć pilny, jaki śmigłowiec pozyskać, jak odnowić flotę szkolną czy śmigłowców szkolnych. To jest pierwsza rzecz. Ja też nie dyskutuję w ogóle z tym, że jest potrzebny śmigłowiec uderzeniowy, tym bardziej, że rzeczywiście AH-64 był tak projektowany, żeby wspierać Abramsy w walce. I gdybym mógł tylko powiedzieć, jaka jest taka najważniejsza ich zaleta, oprócz tego oczywiście, że mogą zawisy w powietrzu robić, czego nie mogą samoloty robić, normalne, klasyczne, to jest to, że oni operują w bardzo bliskiej linii, w odległości do linii styczności bojowej. Te śmigłowce, my jako lotnictwo to klasyczne, no operujemy ze swoich baz, czy baz wysuniętych, czasowych, czy baz stałych, ale te bazy z reguły są odsunięte bardzo wiele, wiele kilometrów, set kilometrów od czy kilkaset kilometrów od linii styczności bojowej, po to, żeby były bezpieczne. No, czyli wy się na polu bitwy pojawiacie, a śmigłowce po prostu tam są. Oni rozbijają takie wysunięte punkty tankowania i uzbrajania, przygodne lądowiska i oni jak gdyby są w permanentnej interakcji z walczącymi wojskami lądowymi. Są na każde ich wezwanie, są blisko, oczywiście nie za blisko, nie są na bezpośredniej linii styczności bojowej, ale mówimy o odległościach rzędu kilkudziesięciu kilometrów, no może 100 kilometrów od linii styczności bojowej. Także oni są mniej więcej cały czas z walczącymi wojskami lądowymi. Zdolności, które tam są potrzebne tak naprawdę, to są zdolności przeciwpancerne głównie tych śmigłowców. To jest to, do czego one są przeznaczone. A więc skuteczne niszczenie tych środków pancerzonych, czy czołgów, czy transporterów, czy ciężkiego sprzętu, czy też umocnień, bo przecież tak można do tego je wykorzystywać. Tylko po raz kolejny wracamy do tego, o czym już mówiłem, czyli nawet te śmigłowce, one też muszą mieć możliwość, muszą mieć zapewnione warunki tej częściowej przewagi w powietrzu, żeby mogły swobodnie operować. One zawsze będą operowały w środowisku zagrożenia, chociażby tymi zestawami przeciwlotniczymi przenoszonymi przez pojedynczych żołnierzy, na przykład tak typu piorun czy igła. To są zestawy, które są na podczerwień naprowadzane, ale mają odpowiednie systemy samoobrony, przetrwania. Natomiast no muszą mieć tą częściową przewagę w powietrzu po to, żeby nie była atakowana ani przez myśliwce przeciwnika, ani przez te zestawy przeciwlotnicze, poważne przeciwnika. Godzina minęła naprawdę bardzo szybko. Pan to jak też opowiada, to tak systemowo od razu dostaje człowiek taki obraz, jak naprawdę taki dobry skrypt z książki, mam wrażenie. A to wszystko przy tym, przynajmniej dla mnie, bardzo przystępnym językiem. Także bardzo panu dziękuję jeszcze raz za ten wywiad i za tak bardzo
poukładane i uporządkowane przedstawienie problematyki związanej z siłami powietrznymi. No i Was Państwa, drodzy Państwo, zapraszam na kolejne materiały na kanale. Mam nadzieję, że ten się podobał i oczywiście zapraszam do kolejnych. Dziękuję Panie Generale jeszcze raz za ten wywiad. Bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Nie, było bardzo ciekawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.